Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dorsy52 i moi drodzy, witam was w nowym, drugim odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Grzesznicy, czyli kolejna modyfikacja, którą rozpoczęłam niedawno na swoim kanale. Tak, nie wiem nadal o co chodzi z tym, ostatnio się wystraszyłam, jak nie wiem. Chwilowo sobie damy z tym spokój. Może... Aha, dobra, rozumiem. Rozumiem, czy nie mogę mieć broni. To co, jeszcze raz rozpoczynamy odcinek? Hej, cześć, witam wszystkich. Nie no, dobra, bez sensu. Dobra, tutaj nic nie znaleźliśmy, czyli muszę pamiętać, żeby tego nie robić. Dobra. Tutaj jeszcze jakiś grzybąszy. Cześć, ciemny grzybie. Myślę, że mogłam wejść sobie w sumie do dzienniczka. Jezus Maria, ja mam zadań. Karolotowi zginęły miecze. Podejrzewa, że stoi za tym Christopher. Tak, stoi za tym Archie. Nie no. Dobar zgodził się przyjąć Brutusa jako pomocnika w kuźni. To chodźmy powiedzieć Brutusowi od razu, że może wykonywać robotę. Tych, którzy widzą jego mądrość. Już to zróbmy. Brutusik, ty siedzisz tutaj, dokładnie. Jeśli chodzi o pracę... Dobar. Przecież Dobar potrzebuje pomocnika w kuźni. Jest gotowy mnie przyjąć? Parsifal po uszy zawalił go robotą, więc przyjmie cię jako pomocnika. O, nieźle. Dziękuję. A co z nagrodą? Pieniędzy ci nie dam. Słyszę o tym po raz pierwszy. Mogę jednak, jeśli chcesz, pokazać ci, jak stać się silniejszym. Dobra, czyli teraz będzie mnie uczył. Możemy jeszcze zagrać z nim w pokera. W sumie mam teraz pieniądze. Tylko czy ja będę w stanie z nim wygrać? W ogóle nie, nie zapadaj się pod ziemię. Halo, stój. Chwila. Moment, chwila. Zagrajmy w pokera. Obstawiam. 5 sztuk złota. Rzuć kości. On ma 2 pary. Ja mam też 2 pary. Jedną mam większą od drugiej. Przerzucimy sobie w takim razie 5. Przemieszać kości. To jest 3. kość. I teraz potwierdź powtórny rzut. Ode mnie tego nie dostał. Zakończ grę. Wygrałam chyba. Tak. Widzę, że wiesz o co tu chodzi. Jestem zaskoczony. Ode mnie tego nie dostał. Dobra. Czyli wygraliśmy z nim w pokera. Dobrze, obejrzyjmy sobie dalej dziennik, może. Miecza to za chwilę. Zdradzony przez Inosa. W siedzibie magów natknąłem się na robaczka świętojańskiego, który wszedł w moje ciało. Teraz mogę słyszeć jego myśli. Chcę, żebym poszedł do Garonda. Aha, dobra, to już wszystko rozumiem. Oczyszczę umysł kapitana. Aha, dobra. No to chodźmy w takim razie do Garonda. W ogóle te grzyby to chyba tu wyrosły, by ich tu nie było. Piła. Jezu, udało się. Mam wszystko do budowy łodzi. Tak jest, super. Także świetnie. Chodźmy najpierw do Parsifala, przyjdę za chwilę. Chodźmy do Garonda najpierw. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Garond? Cześć. Podszedłeś do... Nie wiem już. A ja usłyszałem czyjś głos. Coś mi wyjaśnia. Ale czasu na to zostało już zbyt mało. Ten głos chce, abym cię wynagrodził za twoją wielkoduszność. Weź ten pierścień. Okej. Zadanie się tak po prostu wykonało? Pierścień, tak? Pierścień zdolności plus 3 do zręczności. Nie wiem, czy to jest ten pierścień. Uznajmy, że tak. Dobra, w takim razie chodźmy teraz do... A w ogóle kucharz. Ej, ty! O, możemy też z tobą pogadać. Mogę ci w czymś pomóc? Nie trzeba. Tak, owszem. Potrzebuję miodu. Miód? A co takiego gotujesz? Nie, to specjalnie dla mnie. Nie dla paladynów. Och, naszła ochota na coś słodkiego. A co myślałeś? Już całą wieczność nie jadłem niczego naprawdę smacznego. Cały czas żywiłem się resztkami. Paladyni to naturalnie szlachetni wojownicy. Ale jedzą niesamowicie dużo. Rozumiem. Sam długi czas siedziałem ze klatkami. Karmili nas nieustannie smażonym mięsem krytoszczura. Znowu muszę was przeprosić za moją świnkę morską, która bardzo głośno pije. Musiały pojawić się
Dobra, gościu chce miód. Co gotujesz? Co teraz gotujesz? Potrawkę z chrząszczem. To twój przepis? Nie. Wymyślił ją kucharz o imieniu Snafu. Ten przepis znalazłem w zamku. Na potrawkę potrzeba 3 chrząszcze i 6 ciemnych grzybów. Mogę ci pomóc. Doskonale. Powiedz, jak znajdziesz niezbędne składniki na kolejną porcję potrawki. Okej. Sprzedasz mi jedzonko? Sprzedasz mi jedzenie? Trudno mi w to pewnie uwierzyć. Nie jest to jednak kuchnia króla Robara i mój asortyment jest nader skromny. Zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Pokaż towary. No nie masz nic ciekawego za bardzo. Możesz opowiedzieć mi coś ciekawego? Zależy, co chcesz wiedzieć. Kto tu gra w pokera? Gorwik, to jeden z robotników Golberta. Jeśli usłyszysz stukot młotka, to znaczy, że jest on w pobliżu. Jeszcze Parlar. Jego też paladyni przerobili na ciele. Paladyni nas ocalili. Prawdziwi bohaterowie. O, jak szczerze. Dobra, po prostu nie chcę dostać po łbie. Jasne. Kto jeszcze gra? Tak. Brutus gra. Ten wielki siłacz. To wszyscy? Wszyscy, o których wiem. Okej. Może mnie ktoś tutaj czegoś nauczyć? Ktoś tu może mnie czegoś nauczyć? To już jest pewien problem. Jesteś skazańcem, a takich paladyni niczego nie uczą. Możesz jednak poszukać robotników lub innych wieśniaków. Myślę, że mogą cię nauczyć czegoś ze złodziejskich umiejętności. Zapewne będą chcieli jakieś przysługi w zamian. Brutus może ci pokazać, jak stać się silniejszym. To wiemy. Christopher może nauczyć cię przekonywania. To niezwykła cenna umiejętność. Okej. Gdzie to mogę? Co się tak denerwuje? Ja mogę sprzedać ci żywność. Robotnik, ile może ci sprzedać ubrania? O proszę. Tandor. Zarządza magazynem paladynów. Myślę, że jak się z nim dogadasz, to może ci coś opylić z tego, co się w nim znajduje. Okej, czyli wiemy więcej niż wcześniej. Super. Tobie muszę znaleźć miód i muszę pozabijać chrząszcze, ale chodźmy najpierw do Parsivala. Udało ci się złagodzić cierpienia kapitana. Dobra robota. Muszę przyznać, że początkowo pomysł wypuszczenia więźniów nie wydawał mi się dobry. Cieszę się, że byłem w błędzie. Okej. Jeśli chodzi o Hugo... Rozjaśniłeś mnie. Dzięki tobie Brutus znalazł robotę. Dobrze się zarekomendowałeś. Okej, czyli robimy dalej zadania. Dobra, bo ja nie wiem, co teraz z tą budową łodzi, ale to chyba... Aha, bo może do mojego kumpla iść. Dobra, to za moment, bo jeszcze tak, chciałabym sprawdzić dzienniczek bardziej. Tu ciemne grzybki. Zastanawiam się, gdzie mogę znaleźć chrząszczyki. No i tak, chciałabym się na pewno nauczyć okradania skrzyń, żeby móc je otwierać. Także ogarniemy to, myślę, za chwilę. Chodźmy jeszcze do Christophera, w ogóle piła, cześć. Bo z tobą mam jedną sprawę. Nie musisz o to pytać. Niedawno Kerolotowi zginęło kilka dwuręcznych mieczy. Wiesz coś na ten temat? Nic. Pierwsze słyszę. Powiedzmy, że Kerolot sądzi, iż obgadujesz go za plecami. Dlaczego? Niby dlaczego mam ci się z tego spowiadać? Kerolot to rycerz i jest sam w stanie rozwiązać swoje problemy. Taka niańka jak ty nie jest mi potrzebna. Nie tobie o tym decydować. Możliwe. Skoro uważa, że go publicznie znieważam, dlaczego nie wyzwie mnie na pojedynek? Tego nie wiem. Właśnie. Opowiedział ci ładną bajeczkę, a ty mu od razu uwierzyłeś. Musiały pojawić się. Nie ukradłem żadnych mieczy. Po prostu się ode mnie odczep. To przecież nic nowego. Jezu, już myślałam, że mi chce spuścić coś. Jakieś manto. Dobra, bo tu bym się chciała wrócić do tych więźniów. Może ktoś mnie jeszcze czegoś nauczy. Jezu, przestraszyłam się ciebie, gościu. Hugo? Hej, ty. Mogę coś ci powiedzieć jeszcze? O! Ja nie wiem, w sprawie mieczy Kerolota. Jakiś czas temu zaginęły. Wiesz coś na ten temat? Czemu uważasz, że mogę coś o tym wiedzieć? Jestem zwykłym więźniem i siedzę w lochu. Jak rozumiesz, nie jest to najprzyjemniejsze miejsce. Tak więc nie zadawaj mi tu swoich głupich pytań. Okej, no ale może coś widziałeś. Tam już nikt nie siedzi. Kim ty jesteś? Pit. Przecież wiedział o tym wcześniej.
Kerolotowi zginęły miecze. Wiesz coś o tym? Nie wiem nawet, kim jest ten Kerolot. W jaki sposób, siedząc za kratami, mogę cokolwiek wiedzieć? Nic się nie zmieni. Nie wiem, ale liczyłam, że któryś z was mnie czegoś nauczy, panowie. Dobra, tu była moja cela. Jeszcze idziemy do tych robotników, bo u nich nie byłam. Do tych, co tam piłują to całe drewno. No i może gdzieś na jakiegoś o, tu są chrząszczyki. To... Chrząszczu. Super, mamy dwa mięska. Nie mów, że o tym nie wiem. Potrzebuję jeszcze jednego chrząszczyka, bo chyba... Tak, dokładnie. O, tu są chrząszcze. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. W sumie tego też mogę zbić. Trudno mi w to uwierzyć. No dawaj, chrząszczu. Dawaj, gin. Super. Nie patrzcie się tak na mnie, no. Dobra, idę dać mu te rzeczy na tą potrawkę. Cześć, kucharzu. Nie można wierzyć we wszystko, co się... Mam tu wszystkie składniki. Mam tu wszystkie składniki na potrawkę z chrząszcza. Mięso chrząszczy? Mam. I ciemne grzybki? Mhm. Też mam. Doskonale. Przyjdź więc jutro. O tej porze potrawka będzie gotowa. Trudno mi w to uwierzyć. Dobra. Możesz nauczyć mnie gotować? Mogę. Ale nie jestem żadnym mistrzem i sam umiem niezbyt wiele. Nauczysz mnie gotować? Potrawka z chrząszcza i zupa rybna. Chwilowo się nie uczę gotowania, bo nie wiem, czy mi się przyda. Może później. To teraz tak, może ty mnie zagadasz? Nie, jeszcze nie. Czyli do ciebie muszę po prostu podejść. Sprawdźmy sobie dzienniczek. Łakomy kucharz, to nie. Pit nic nie wie o zniknięciu mieczy. Muszę popytać gości po prostu. Tak, musimy też popatrzeć, zaspokoić głód. Trzeba by coś zjeść i odpocząć. Dobra, to za chwilę. Idę jeszcze pogadać z tymi gośćmi tam, a potem się zajmiemy już tymi zadankami. No bo oni jako jedyni mi jeszcze tutaj wiadomo wadzą. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Tam są też jeszcze te szczury w ogóle. Nie wiem, jak się przez nie przemknąć. Parlaw. Hej, ty! Słuchaj, jest sprawa. Pomożesz? Co mam zrobić? Co mam zrobić? Proste. Trzeba posypać łóżko pewnego człowieka okruszkami chleba. O kim mowa? O Brutusie. Dobra, ale dlaczego? Ten mięśniak strasznie boi się chrząszczy. A one bardzo lubią resztki jedzenia, rozumiesz? Czyli przylezą do kruszków w jego łóżku? Tak jest. Będzie miał wesołą noc. No to jak? Zgadzasz się? A tobie się nudzi? Co z tego będę miał? Jak to co? Moją dozgonną wdzięczność. Ale jesteś szczodry? No to czego chcesz? Czegoś bardziej materialnego. Mogę dać ci złoty pierścień. A na co on mi? Sprzedasz go komuś. Tandorowi na przykład. Jeśli oczywiście przekonasz go, żeby z tobą handlował. Nie wydaje ci się, że to podłe? Nie, nie wydaje. Brutus wszystkim tu zawadza. Dlatego taki żart z niego nie jest niczym złym. Okej, no zgoda. Zgoda. Zatem jesteśmy umówieni. Masz tu okruszki. Łóżko Brutusa jest w lewym pokoju dolnego piętra koszar. Tylko nie daj mu się przyłapać, bo on ma bardzo mocną pięść. Postaram się. Dobra, grasz w kości? Grasz w kości? Niestety tak. Stary nauk, od którego w żaden sposób nie mogę się uwolnić. Mhm. Obstawiam. Piąteczkę. Rzuć kości. Przeciwnik ma mały street. No to widzę, że fajnie. U mnie trójka z piątek. Dobra. Pomieszać kości. Na pewno trzecią kość. I piątą kość. I teraz potwierdź potrójny rzut. Zakończ grę. Tak to już jest. Myślisz, teraz na pewno wygram, a w ostatniej chwili... Dobra.
Goldbert. Hej, ty. Przyniosłem drewno i narzędzia, tak jak prosiłeś. Już cię Parsifal wziął w obroty, co? Chcę się po prostu jak najszybciej stąd zmyć. Jeśli pomogę paladynom, to mi to umożliwią. Ty naprawdę wierzysz w te brednie? Chłopcze, paladyni to nie szlachetni rycerze z bajek. Mają w dupie ciebie, twojego kumpla i nas wszystkich. Ale... Jak tylko sklecimy te łodzie, oni zabiorą się stąd w cholerę, a my zostaniemy, aby zdechnąć. No to trudno. To dlaczego pracujesz przy łodziach, skoro wiesz, że paladyni i tak nas tu porzucą? Mam plan. No to mi o nim opowiedz. Nie tak szybko, chłopcze. Nie wiem, czy mogę ci zaufać. Okej. Co mam zrobić, aby cię przekonać? Poważnie? Chcesz pracować ze mną? No. Jak najbardziej. W takim razie chodź ze mną. Nie spuścisz mi manta, proszę cię. Nie można wierzyć. Oho, no, idziemy, widzę w jakąś... Dobra, ja nie zrobię save'a, bo ja mam wrażenie, że gościu mnie tu zabije zaraz. Save'ik, no i chodźmy. Co? Tak mi się właśnie wydawało. Mój plan znają tylko moi przyjaciele. Jeśli chcesz go poznać, musisz udowodnić, że zasługujesz na zaufanie. Mhm. Mam dla ciebie zadanie. Jesteś gotów? Jakie to zadanie? Pozbądź się paladyna Udara. Mam zabić paladyna? Chyba oszalałeś. Nikt nie mówi, że to łatwe. Umrze albo on, albo ty. Wybieraj. Czemu właściwie on? Czemu właśnie on? To nieważne. Zrób, co powiedziałem. To dla ciebie jedyna szansa na przeżycie. A mi się wydaje, że ty coś knujesz. Jak mam go zlikwidować? To nie moja rzecz. Dla mnie ważny jest rezultat. Mnie to już nic nie dziwi. A mogę opowiedzieć o tym Dralowi? Możesz. Jednak jeśli paladyni coś zwąchają, będziecie sami taplać się w tym gównie. Nie potrzebuję jeszcze więcej. Sam zdecyduj, czy mu ufasz, czy nie. Robiłbym to inaczej. Od tego zależy twoje życie, chłopcze. Dobra, zajmę się tym. To właśnie chciałem usłyszeć. Jak wykonasz zadanie, to znajdziesz mnie w nocy, w siedzibie magów. Ty, Goldbert, jesteś jakiś dziwny człowieku. Jak mam... Paladyna mam cię zlikwidować? Ciebie coś chyba boli, gościu. Nie, to już nic nie dziwi. Dobra, mamy jeszcze tutaj trzech gości. Hej. Z tobą nie mogę gadać w ogóle. Hej. Czym się zajmujesz? Pracuję. A co, nie widać? Chodzi mi o to, jakie masz obowiązki. Mój główny obowiązek to z poważną miną tuc młotkiem w byle jak skleconą łódź. Wcześniej handlowałem odzieżą. Tu jednak nie ma komu jej zaoferować, choć parę rzeczy jeszcze mi zostało. Może coś mi sprzedasz? Oczywiście, czemu nie? Dobra, super. Mogę ci w czymś pomóc? Tak, przynieś mi nowy młotek. Co? Nie. Czemu? Sam to możesz zrobić. Nie mów mi, że jesteś zajęty. Myślę, że masz rację. Wiesz, koło bramy do zamku jest nieduża zagroda dla owiec. No. Chcesz się nażreć przed śmiercią? Żartowniś, ale ta, mam chęć na smażoną baraninę. Zarżnij owce i przynieś mi mięso. Paladynom się to nie spodoba. Do diabła z paladynami. Pójdziesz w nocy, to cię nie zauważą. Jeśli jednak zauważą, to z tobą koniec. Fakt, w sumie wina niewielka, ale żeby powiesić skazańca, wiele nie trzeba. Jak będą o coś pytać, to udaj głupka. Myślę, że dla ciebie to akurat nie będzie trudne. Dobra, zobaczę, co da się zrobić. Możesz je zabić gołymi rękami. Widzę, że z ciebie kawał chłopa. Jeśli jednak chcesz użyć miecza, to dobrze go ukryj. No dokładnie.
Pokaż mi towary. Ty masz zbroję. Zielona odzież obywatela. Różowa odzież obywatela, brązowa. Brązową chcę. Chcę kupić brązowy strój obywatela. Dobrze. 200 sztuk złota. Nie mam na razie tyle złota. Okej, czyli idziemy najpierw tutaj sprzedać co nieco. Dobra, jeszcze z tym gościem pogadam. Kto mnie tu złodziejskich nauczy? Kim jesteś? Chłop, który już zbyt długo nie widział bab. Dlatego jestem nieco odrażniony. Wyrazy współczucia. A czego zęby szczerzysz? Żarciki ci w głowie? Ależ skąd? Wiesz co? Nie podobasz mi się. Dobra, spadaj. Masz na pewno coś do roboty. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Pomiędzy dwiema kratami pełniącymi rolę bramy znajduje się kilka skrzyń. Tłusty chytrus Goldberg uważa, że znajduje się w nich żywność, a ona jest nam teraz bardzo potrzebna. Czyli pójdziesz, podniesiesz kraty i przyniesiesz te skrzynki. Co za to dostanę? Kopa w dupę! Jeśli się nie weźmiesz za to natychmiast! Okej. Okay. Grasz w kości? Tak, do cholery! To może zagramy! Jeśli nie szkoda ci złota... Zagrajmy. Obstawiam. Piątaka. Rzuć kości. Przeciwnik ma dwie pary z 3 i 5. U ciebie dwie pary z 1 i 5. Przemieszamy kości. Trzecią kość chcę przerzucić. Dobra, trójkę mam. Dobra, wygrałeś. Ale ja się odegram. Jeszcze pożałujesz, że zacząłeś ze mną grać. Gościu, wyżesz się ogarnij. Dupsko w ogóle masz, jakiś taki dziwny jesteś. Tam na wieżę możemy wejść. Myślę, że to jeszcze zrobię. No, widzę, że coraz więcej zadań tutaj. Nadal nie wiem, kto mnie może złodziejskich umiejętności nauczyć. Chciałabym umieć już się zajmować skrzyniami, no ale... O matko boska, nie spadaj tylko. Tutaj widzę, weszłam i tu nic nie ma. Czy jak będę chciała zrobić tak, to się zabiję? Jezu, nie, na szczęście nie. Zrobię zapis, bo prawie było blisko. No, plusik. W sensie enter, dobra. I teraz schodzimy. Mogę piłować deski? Mogę, ale w sumie nic mi po tym. Dobra, widzę, że ludzie pomału idą spać. A Kerolot? Wiem tylko, że Christopher nie ma z tym nic wspólnego. Skąd ta pewność? O tym nie wiesz. Gdy go o to spytałem, najpierw się zdziwił, a potem zdenerwował. Ani przez chwilę nie sprawiał wrażenia, że jest czemuś winny. Czyli nie znalazłeś winnego? Nie. No cóż, trudno. Chyba pójdę przeprosić Christophera. Moje zarzuty okazały się przecież niesłuszne. Dziękuję. Nie wiem, w co mam wierzyć. Okej, okay. Mam nadzieję, że nie zepsułam czegoś, bo w sumie nie gadałam z nim dłużej. Ty miałeś pracować, nie siedzieć na ławce. Pokaż mi towary. Sprzedam ci co nieco. Sztylet sprzedam, bo i tak nie mogę go nosić. Esencję many zostawię. Sprzedam co nieco. Tutaj notatki zostawię. Okruchy chleba to zostawimy. Złoty świecznik. I to jest na razie tyle, co mogę sprzedać. Dobra, na zbroję jeszcze chwilę poczekamy. Zbroję, pancerz, whatever. Powiem tak. Idę się gdzieś przespać. Może tutaj będę. Chociaż nie, tam są zajęte łóżka. W siedzibie magów chyba było jakieś wolne łóżko, albo mi się przyśniło. Na górze były wolne łóżka, to pójdę tam spać. No bo już się wiadomo, robi ciemno, także na spokojnie się prześpimy. Kurde, ja bym naprawdę chciała znaleźć kogoś, kto mnie nauczy otwierać zamki, ale chwilowo taka osoba nie istnieje. Do rana. Chyba dorwali się do szczurów. Dobra. Ktoś tam drzwi otwiera, świetnie. A to łóżko Brutusa to gdzie miało być? Bo ja już nie zakodowałam. Otwarcie bramy. Pomiędzy dwiema kratami pełniącymi rolę bramy znajduje się kilka skrzyń. Gorwi chce, żebym mu je przyniósł.
polowanie na owce i Led poprosił mnie o przyniesienie owczego mięsa, to zaraz Udar musi umrzeć, mam zabić Udara. Trzeba pogadać o tym z Dralem. Paskudny żart. O, właśnie. Łóżko... Aha, w kosza... A, to wiem, które łóżko. Dobra. Tam są chyba te skrzynie, prawda? Nie wiem, ale idziemy najpierw do koszar. Chwila! Nie wiem już. Potrzebuję klucza od pomieszczenia, gdzie otwiera się krata. Ty masz go na pewno. Co? Po co? Tam nie ma nic interesującego. Tak, więc mówię. I klucz nie ma żadnej wartości, czyż nie? Myślę, że to dobra wymiana. Trudno mi w to uwierzyć. Tak jakby brakowało mi zmartwień. Nie wiem już, co. Nie mam nic dla ciebie. Zapomnij więc o kluczu. Więcej kłopotów. Chwila! Nie zasłużył. Dobra, 50 sztuk złota. A to mam w sumie, dobra. Dlaczego dowiaduję się o tym? Potrzebuję kluczyka, masz. Masz tu za to 50 sztuk złota. W porządku, dzięki. Oto klucz. Dziękuję. Musisz jednak wiedzieć, że mechanizm kraty jest uszkodzony i ona się nie podnosi. Mimo to spróbuję. Okej, dobra. Nie sądzę, że coś się zmieniło. Akin? Hej. Z tobą nic nie mogę. Idę do łóżka Brutusa. Mam nadzieję, że mnie te szczury nie zażrą. Łóżko Brutusa. Dobra. To posypane. Co z tymi szczurami zrobić? Nie wiem, może spróbujemy na nie zapolować? Pięściami to ja raczej mało zrobię, ale może coś się uda. Cześć, szczurze. Gdzie są te szczury? Chyba mi je wybili. O, proszę, mamy miód. Ale ja chcę kufer. O, wow. Mogę otworzyć. 14 sztuk złota. Świetnie. Tu mogę przejść? Jak najbardziej. Ała. Ała. Ciągle to potrafię. Dobra, zrobimy sobie zapis, bo ten szczur mnie nieźle zjadł. Nie wiem, co zebrałam. Dobra. Ale widzę, że tutaj mamy normalnie pomieszczenia do eksploracji, także zróbmy to. Tutaj jest łóżeczko, czyli tak naprawdę możemy sobie tutaj spać. Skrzynia Tandora. Czyli potrzebuję pewnie klucza. Od niego, czyli przydałaby się kradzież kieszonkowa. Wydaje mi się, że powinniśmy w takim razie iść pod zręczność. Ewidentnie gra mi to teraz proponuje tak jakby. Dobra, teraz przejdźmy w tą stronę. Dobra, nie ma tu więcej szczurów? Raczej nie. Na górę najpierw nie idziemy. Najpierw pójdziemy w tą stronę. Nie wiem już, w co wierzyć. Szczury jakieś? Nie, nie ma tu żadnych szczurów. Ale mamy skóry. Słyszę o tym. Jean. Piwo, kolejna skóra, o, serek, Ginuś, czy tam coś jest za tym? Nie mam pojęcia, raczej chyba nie. Dobra, zaraz wejdziemy po drabinie i tutaj wyszliśmy sobie na ten daszak taki śmieszny. Czemu tutaj kuźwa mać stoi ork? Czy to jest jakiś, kurwa, żart? Hej. Teraz człowiek. Zostawić Gratak sam. Gratak rozpaczać po swoich braciach. Gratak
potrzebny spokój. Ja bym tego nie zrobił. Co tutaj robisz? Krotak ukrył się tu przed gniew Boga Wody. Wielka woda nakryć ziemię i bracia Krotak zginąć. Krotak być blisko mury i ocaleć, gdy woda się podnieść wysoko. Nie boisz się, że cię tu znajdą? Krotak, nie bać się śmierci. Bo Krotak już nie mieć po co żyć. Czemu tak mówisz? Bracia Krotak martwi. Amulet Krotak zaginąć. Co to za amulet? Krotak być syn ducha. Ludzie nazywać szaman. Każdy szaman mieć swój amulet. Amulet pomagać rozmawiać z duchy. Bez niego Krotak nie jest już szaman. Bez niego Krotak tylko wstyd dla klan. Jeśli ten amulet jest dla ciebie taki ważny, to spróbuję go odnaleźć. Człowiek mówić prawda? Człowiek pomagać gra tak? Czemu człowiek to robić? Wasz lud przyniósł ludziom wiele nieszczęść, ale nie szanować was to po prostu niemożliwe. Człowiek inny niż inni ludzie. Człowiek umie patrzeć inaczej. Krotak wierzyć. Jeśli człowiek pomóc, to Krotak dać człowiek swoja energia. Dobra, gdzie może być ten amulet? Woda unieść amulet na najwyższa wieża zamku. Jasne. Okej. Wiesz coś na temat mikstury Oddech Cieniostwora? Mój lud, robić ta mikstura w święto jasności. Jakie skutki wywołuje? Ona dawać orkom spokój i jasność umysłu, przynosić im ukojenie. A jak działa na ludzi? Krotak widzieć, jak jeden człowiek wypić mikstura. Ona doprowadzić go do wściekłość i on zabić swój przyjaciel. Nie wiem, czym się... Rozumiem. Dziękuję. Krotak chcieć taka mikstura. Krotak nagrodzić za to człowiek. Zobaczę, co się da zrobić. Okej. Ciekawi mnie, co się stanie, jak właśnie spadła teraz do wody. Powinnam kończyć odcinek, ale wskoczymy, żeby zobaczyć, co się wydarzy. To wygląda, jakby tutaj można było normalnie... Ach, już wszystko rozumiem. Niepotrzebnie tu wlazłam. Dobrze, sobie zrobiłam zapis, bo przecież będziemy i tak kratę otwierać. Skrzynia Krotaka, dobra, czyli to jest twoja skrzynia. Okej. Czyli najwyższa wieża to pewnie jest ta tutaj, gdzie jest ta drabina. To chodźmy sprawdzić. Kurde, całkiem ciekawa ta modyfikacja, nie powiem. Czy to jest najwyższa wieża? Nie, tamta jest najwyższa. Okej. Ale opłacało się wejść i zobaczyć, czy czegoś na pewno tutaj nie ma. Dobra, czyli mamy coraz więcej zadań, ale powiem wam, że ten cień cieniostwora... Przychodzi mi na myśl pewna sprawa, żeby ten jeden paladyn to wypił i on przez przypadek zabije Udara. No i wtedy się go pozbędziemy. Dobra, czy ja tędy przyszłam? Czy tamtędy? Cholera wie. Okej, tamtędy przyszłam. Dobra. Czyli, że nie tędy idzie się otwierać bramę.
Ta najwyższa wieża to jest tamta, prawda? Nie wiem, jak tam wejść, ale wypadałoby spróbować. O tym i o tamtym nie zasłużył sobie na to. Czy tam się da jakoś wejść? Da się, ale bardzo dziwną drogą. Chociaż? Tak, bo tutaj jest zamurowane. Dobra, z Dralem jeszcze pogadajmy. Hej! Okej. Herodotowi przypadły gdzieś miecze. Wiesz coś na ten temat? Nie, nic nie wiem. Ale na twoim miejscu pogadałbym o tym z Hugo. On tu siedzi w odróżnieniu od innych nie za piękne oczy, a za ciężkie przestępstwa. Co takiego zrobił? Podobno kogoś zabił, czy też robił jakieś grube machlojki z dokumentami. To nie takie ważne. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Że jeśli ktoś tu coś ukradł, to on na ten temat na pewno od tego z daleka. Dzięki, Dral. Tylko nie chcę już o tym słuchać. Nie jestem przecież babą. Dobra. Oczywiste. Nauczymy się chyba okradania. Właściwie może być gotowy. Naucz mnie, jak okradać ludzi. Aby kogoś okraść, najpierw musisz odwrócić jego uwagę. Opowiedz mu jakiś dowcip, powiedz komplement, zadaj pytanie, przy którym będzie musiał pomyśleć. Tak jak mówisz. A potem płynnym ruchem zabierz jego zaciekawienie. Brzmi to dosyć prosto, ale zawsze trzeba zachować nie zasłużył sobie na to. Okraść pijanego to żadna sztuka. To natomiast chciwy, czujny handlarz od razu wezmę przecież wiedział o tym wcześniej. Wraz z największą przyjemnością da ci przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Powiesz mi, wiem co mówię. Możemy jedynie przeczekać. To może od razu zręczności się nauczymy. Nie chcę już. Chcę być zręczniejszy. Pięć. Skąd ty to znowu masz? Pięć. I zaraz sprawdzimy, czy są jakieś progi punktowe. Aktualnie mamy zręczności 28. Dobra, już sobie zapiszę tutaj na górze. Sprawdźmy, czy jest jakiś próg punktowy. To wszystko tylko pogłoski. Plus 5? To jest dalej. Nie ma chyba progów punktowych. Mam jeszcze 15 punktów nauki. To wszystko tylko pogłoski. Dawaj plus 5 jeszcze. A, proszę bardzo, jednak jest próg punktowy. Przy ilu mamy próg? Próg jest przy 35. No to czułam dobrze, widzę. Hej, ty! Dobra, mamy 20. Przecież wiedział o tym wcześniej. To tak, nauczymy się na pewno 1. Wszystko jest możliwe. 2. 3. Moje zdanie i tak. 4. 32, 33, 34 i potem będziemy przeskakiwać przez próg. Mamy teraz punktów 14. Dobra, a mamy zręczności 34. Hej! Okej, widzę, że ciebie też mogę ogólnie... Będzie jeszcze więcej kłopotów. Kurde, no fajnie mi się gra, a powinnam zakończyć odcinek, ale to za chwilę. Kradzież, 20 zręczności. O, proszę, jeszcze mi gra tak ułatwia. Mówi mi, ile zręczności potrzebujesz, żeby kogoś okraść, tak? Przyszło mi to do. Dawaj, sakiewkę. Po prostu kradzież kieszonkowa, widzę, będzie fajną opcją. Drala raczej nie okradnę, bo to mój nauczyciel. Strażników pewnie też nie mogę. Hugo? Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Nie mogę nic z tobą. Wszystko jest możliwe. W sumie, po co ja do nich przychodzę, skoro oni i tak nic nie mają? Oczywiste. Nie wiem. Czy by tam się wchodziło na wieżę tamto? Nie, na pewno nie. Dobra, dobra, to wszystko za moment. Moment, moment. Pochodźmy sobie pomalutku. Tu jest rycerz. Zaraz będę kończył odcinek. Ciebie nie mogę okraść w ogóle. Okej. Tam by na to nie wpadł. Pewnie tamtych prostaczków będę mogła pookradać. Kerolot? W co mam wierzyć? 30 nie, zręczności. Mamy tyle. Na spokojnie. Tak, nikt nie słucha. Parlaw? Brutusa czeka wesoła noc. Zasłużył na to.
Zuch, dobra robota. Masz tu złoty pierścień jako nagrodę. Dziękuję bardzo. Sprawdźmy dalej, panów. Hej, ty! 25 zręczności. Pięknie. Hej, ty! Ciebie nie mogę. Hej, ty! 20 zręczności. Podoba mi się to, że pokazuje mi, hey, ile ty potrzebuję. Ciebie też nie mogę. Udar. Trzydzieści. Ty siedzisz tutaj. Ile do ciebie potrzebuję? To jest pytanie. 30. Pięknie, mamy osiągnięcie. Drobny kieszonkowiec. Jeszcze tutaj się przejdę, bo nie sprawdziłam Brutusa. Hej! 20. I dobar. 25. Pięknie. No to teraz się doświadczenie będzie, widzę, sypało jak nie wiem. To jeszcze na koniec odcinka, moi drodzy. Wstąpimy sobie tutaj do siedziby, zobaczymy, czy Parsivala mogą okraść i tamtych gości jeszcze. Jeżeli nie, to już się z wami pożegnam. Parsival? Oczywiście nie powiemy, że w zamku jest ork. Kucharza mogę okraść, a właśnie mam miodzik dla ciebie. Mam miód. Doskonale, dawaj! Masz. Weź ten klucz jako nagrodę. Zgubił go jeden z paladynów. Myślę, że to klucz do jakiegoś kufra w komnatach magnatu. O, proszę bardzo. To było oczywiste. Przyszedłem po potrawkę. Oto ona. Wyszła wybornie. Słyszę o tym po raz pierwszy. Dziękuję bardzo. Wiesz, mówi się o tym i o tam. Ukradnij potrawkę. Trudno mi w to uwierzyć. Dobra. Jeszcze Garond. Nie mogę. Orik. Nie mogę. I tu jest zwykły rycerz. Dobra, moi drodzy, w takim razie ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Słyszymy się w kolejnym, gdzie sprawdzimy, gdzie pasuje ten klucz. I chyba mam właśnie klucz też ten grona, także dostaniemy się do jego skrzyni na górze. Postaram się znaleźć ten amulet dla orka, bo mamy dużo zadań. Ostatni sklanu, otwarcie bramy. Także zajmiemy się tym wszystkim już w kolejnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Cześć.